Jeżeli myślicie, że w tym filmie pokażę wam cały film, to się grubo mylicie. Pewnie jak zwykle, tak samo jak poprzednim razem, tylko że zamiast filmu Konopskiego, to jest to z filmem Stewarta o tej całej sytuacji. Myślicie, że jakieś totalne randomy z internetu będą mieć cały ten film, a nie, że pojawi się on w odpowiednim momencie. Jak widać, ludzie się nie uczą na swoich błędach i ten film Stewarta jest naprawdę bardzo dobrym przykładem tego. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to Stew zapowiedział, a przynajmniej, no w sumie nie wydaje mi się, że zapowiedział, po prostu Truman dostał film, a przynajmniej fragment tego filmu Stewarta, w którym Stewart ma się po prostu wypowiedzieć o tej całej sytuacji Pandora Gate. No i nie wygląda to zbyt dobrze, ponieważ Stew jest przebrany jak inspektor Gadget, co... I co to może oznaczać? No to, że jest on najprawdopodobniej faktycznie zatrzymany. Z tego co widziałem, to newsy i tam jakieś reporty policyjne mówiły, że jest on złapany. Ale nie wiem, coś z tyłu głowy dalej próbuje dać mi znać, że nie jest to w 100% prawda. Jednak nie bierzcie tego do siebie, nie jestem w 100% pewien. Ale co przez to mam na myśli? Że jeżeli został złapany, to ten film został nagrany centralnie po tym, jak został złapany i zatrzymany. Jeżeli nie wiecie, o którym filmie mówię, to już tutaj pokazuję wam fragment tego filmu. Cześć, nagrywam ten film dzisiaj w razie, by mi się coś stało. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to i chciałem coś powiedzieć. Robię to nagranie po prostu, bo czuję, że muszę, mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło. Bo to jest taki film na taki wypadek i nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych kurczę montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje. Więc jak zapewne zrozumieliście z tego filmu, Stew tutaj próbuje zarzucić, że coś mu się stało, jeżeli widzimy ten film. Właśnie to miałem na myśli, że jeżeli widzimy ten film, to coś mu się stało. Właśnie to miałem na myśli, że te wszystkie sytuacje zdały się strasznie blisko obok siebie, w przedziale czasowym, że wiecie, dalej istnieje taka szansa, że coś sobie mógł zrobić. Jednak nie będę tutaj rzucać pomówieniami, no bo nie ma po prostu sensu, żebym to robił. Tylko to jest takie moje przemyślenie, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze cały film się nie pojawił, dlatego myślę, że powinni się wstrzymać od samosądów, z tym, czy po prostu coś mu się stało, czy nie. Pamiętajcie, żeby napisać, co wy myślicie, że się stało w tej całej sytuacji. Pamiętajcie, że jeżeli ten szybki news ci się spodobał, to pamiętajcie, by zostawić suba i lajka, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Kupujcie wspieranie, wtedy na pewno mi poprawicie chociaż trochę mood, czy tam humor, czy jak wy chcecie sobie to tam nazwać. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.